kolejnym vlogu, w kolejnym epizodzie. Dzisiaj jestem bardzo podekscytowana, bo naprawdę dzięki Wam jest ten vlog. Osoby, które się pytają o życie w Nowym Jorku cały czas i dzięki temu wpadłam na świetny pomysł, aby nagrać dla Was vloga, jak zacząć w Nowym Jorku. Co robić? Gdzie wynająć mieszkanie? Gdzie znaleźć ogłoszenie o mieszkaniu? Ile wziąć pieniędzy ze sobą? Także myślę, że to może być dosyć ciekawy vlog. Teraz jestem obecnie na Manhattanie. Mamy już końcówkę lata, więc za niedługo będzie piękna jesień. Nie mogę się doczekać, tak szczerze powiedziawszy. Niestety muszę nosić okulary, bo jest bardzo, bardzo słonecznie. Zacznę może od tego, że chciałabym Was zaprosić do mojego Instagrama. Jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie, to naprawdę Was zapraszam, bo tam cały czas postuję na bieżąco. Tutaj nie jestem taka bardzo regularna. Czego regularna? Nad czym ubolewam, ale mam nadzieję, że to w przyszłości się zmieni. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że chciałabym Wam powiedzieć, że naprawdę nie do końca interesuje mnie tutaj, jak wy przylecicie do Stanów. Jeżeli marzycie tutaj przylecieć do Nowego Jorku, bo dzisiaj głównie skupię się na Nowym Jorku, jeżeli ktoś z Was marzy, aby przylecieć tutaj na pół roku, czy to będzie wiza turystyczna, czy to będzie pozwolenie na pracę, czy to będzie zielona karta, no to już za bardzo w to nie będę wnikać, ok? To mnie tak naprawdę nie interesuje. Szczerze powiedziawszy, jest bardzo dużo możliwości przyjazdu tutaj, no ale ja też nie jestem jakimś prawnikiem, a osobą, która może Wam tutaj dobrze, fachowo podpowiedzieć. No ale swoje tutaj przeżyłam. Jestem prawie 5 lat w Stanach. Pierwszy mój przystanek był właśnie Brooklyn. I myślę, że mogę Wam coś podpowiedzieć, kurczę, bo naprawdę da się. Wszystko się da, tylko trzeba naprawdę tego chcieć. Ogólnie skupimy się dzisiaj na Nowym Jorku, bo tutaj mieszkam i myślę, że Nowy Jork ma ogromną, jest to ogromna różnica mieszkać w innym stanie niż właśnie Nowy Jork pod różnymi względami. Chociażby nawet to, że tutaj nie potrzebujesz samochodu na start. Pomyśl sobie, jakie to są koszta, typu paliwo, kupienie samochodu, podatek za samochód trzeba zapłacić, za bramki, które przejeżdża się ze stanu do stanu i nie tylko. Także koszta samochodu są ogromne. No jeżeli chodzi o Nowy Jork, to w zasadzie wystarczy zakupić do metra bilet i już jesteście ok, możecie się wszędzie dostać, możecie pojechać autobusem, pociągiem, subwayem, czyli metrem, że tak powiem, rowerem, na nogach wszędzie dojdziecie, także tutaj nie potrzebujecie samochodu i to już jest pierwsza wiadomość na start. Ja tak pomyślałam, że jeżeli mam dzisiaj nagrać filmik odnośnie właśnie przyjazdu do Nowego Jorku, to wydaje mi się, że najlepszym miejscem do tego będzie właśnie Greenpoint, bo tam znajdziecie wszystkie odpowiedzi na ten temat. I dlatego zapraszam Was na Greenpoint, ja wybieram się teraz na Greenpoint i tam już wszystko Wam dokładnie opowiem. A jak nie będziecie mieć dużo pieniędzy, to zawsze możecie jeść, jadać na ulicach. Jedzenie jest w miarę okej, nie ma tak źle. A właśnie stoję przed maszyną do metra i Wam pokażę mniej więcej, jak zakupić bilet, więc jeżeli chodzi o... Ja zakupię dzisiaj tylko pojedynczy przejazd, więc tak, zrobimy od początku. Jeszcze raz. Okej, nie da się. Wybieram sobie single ride, czyli po prostu wybieram, będę jechała tylko w jedną stronę. Wybieram cash, czyli gotówka. Tutaj muszę zapłacić. Mówię, że nie chcę rachunku. Tutaj zabieram swoją resztę. No i mam oczywiście, reszta tak właśnie wygląda, dolarówka amerykańska. Teraz tutaj przejeżdżam tą kartą przez bramkę i mogę wejść, no i jestem w metrze, także nie było takie trudne. Tą kartę można wyrzucić, bo to jest karta jednorazowego użytku. No i idziemy dalej. Tak właśnie wygląda amerykańskie, nowojorskie metro. Niestety jest jak jest. Wiem, że w Londynie jest o wiele lepsze, no ale nie narzekam. Jak to się mówi, nie narzekam, jest co jest.
Tutaj jeszcze trzeba ubierać maski ze sobą, ale to jest, mi się wydaje, że to jest ok. Powiem wam, że strasznie śmierdzi w tych metrach, więc nie przeszkadza mi to noszenie maski. Także tak jak mówię, samochodu nie potrzebujemy, wystarczy metro, wystarczy kupienie karty do metra i to jest ok. Chyba że ktoś z was mieszka w Jersey, to potrzebuje zupełnie inną kartę. Ja akurat mieszkam w Hoboken w New Jersey, więc potrzebuję inną kartę. Ja nie korzystam z tych nowojorskich metr, no ale jest ok, nie ma tragedii. Chciałoby się powiedzieć, prawie nie ma szczurów, no ale tak nie mogę powiedzieć, bo są. Teraz tak, tutaj macie miejsca, drogę, do której podąża metro, czyli wsiadłam w złe metro, dlatego że ja muszę jechać w tamtą stronę, a nie w tą. Tutaj pokazuję wszystkie przystanki, na którym trzeba wysiąść, więc ja muszę wysiąść na Metropolitan Avenue, bo tam będę się przesiadać na G, czyli będę się przesiadać na Greenpoint. No i niestety wysiadłam w złą stronę, no ale to się i tak, ten subway, to metro się wróci z powrotem. No i tak właśnie wygląda metro nowojorskie. Dosyć czysto, nie jest tak źle. Także jedziemy na Greenpoint. Jestem teraz na Bedford, co prawda nie wysiadłam na Greenpointcie, ale myślę, że Bedford jest też bardzo ciekawy, także bardzo wam polecam, jeżeli chodzi o miejscówki na Brooklynie. Okej, więc przechodzimy dalej. Już mamy tą kartę metro, wylądowaliśmy w Nowym Jorku, jesteśmy w Nowym Jorku i co dalej? Trzeba się gdzieś przespać. Czy to będzie hotel, czy to będzie Airbnb, a może macie znajomych tutaj, którzy was przygarną na parę dni? Byłoby fajnie. Więc jeżeli ktoś z was przyjechał na przykład do znajomego, który może użyczyć wam materacu, to myślę, że to jest dobry start w Nowym Jorku. No i potem zaczynając, pani niesie psa na rękach zupełnie jak ja, pies już pewnie nie może iść, bo jest gorąco. Fajny, czekajcie, pokażę wam zaraz. Natomiast tak, i teraz załóżmy, że chcecie zostać w hotelu. Hotele są troszeczkę drogie w Nowym Jorku, zapomnijcie o Manhattanie, bo tam jest w ogóle masówka. Na odprawę, że tak powiem, do hotelu będziecie czekać prawie 4 godziny, do pokoju, że tak powiem, hotelowego, więc zapomnijcie o Manhattanie. Jeżeli chodzi o Brooklyn, tutaj Bedford, Greenpoint, bardzo drogo. Bardzo drogo jest, kiedyś to było bardzo takie polskie, teraz to już tutaj niestety jest to bardzo hipsterskie i jest dosyć drogo. No ale załóżmy, że chcecie na przykład wynająć sobie Airbnb. Nie macie kredytu, wylądowaliście w Nowym Jorku, więc tak naprawdę nie może, nikt wam nie wynajmie mieszkania, więc jedyne opcje, jakie wam zostają, to może, być może to być wynajęcie pokoju albo mieszkania, ale znajdziecie takie mieszkanie i pokój na Bazarynce. Jest to polska strona, która oferuje różnego rodzaju usługi, różne na przykład do wynajęcia mieszkania bądź pracę. Więc jak już mamy jakiś wynajęty pokój w Nowym Jorku, cena to przeważnie jest powiedzmy 600-700 dolarów, mieszkanie może i nawet 1500 do 2000. To wszystko w zależności od tego, jaki duży ten pokój chcecie. Znaczy może tak, może nie chodzi o pokój, ale chodzi o mieszkanie. Natomiast myślę, że na start nie ma co wybrzydzać, że tak powiem. To jest taka dosyć ciekawa chińska restauracja. Tutaj też jest dosyć sporo miejsc na zewnątrz, można siedzieć. Trochę się zmieniło po COVID-zie, że tak powiem. Dobra, mamy to mieszkanie, mamy ten pokój, mamy tą kartę metro i teraz trzeba iść do pracy. Gdzie tutaj znaleźć pracę? No właśnie. Wszystko tutaj zależy od tego oczywiście, czy macie wizę, czy macie zieloną kartę, czy macie turystyczną. Wiecie, ja tak jak powiedziałam, mnie nie interesuje wasz status, mnie tylko interesuje to, żeby wam przekazać, co dalej robić w sytuacji. Wszystko oczywiście tutaj w dużej mierze zależy od waszego statusu w Stanach, jaką pracę możecie sobie znaleźć, bo nie znajdziecie pracy w korporacji amerykańskiej mając wizę turystyczną, to jest chyba logiczne, prawda? No takie mieszkania na Bedfordzie to podejrzewam z 2-3-4 tysiące dolarów. Jeszcze z takim balkonem to już w ogóle powiem mam, tutaj jest dosyć drogo.
No więc będziemy teraz szukać pracy, tak? Jeżeli chodzi o pracę, możecie również zajrzeć na Bazarynkę. Tam również ja przynajmniej znalazłam moją pierwszą pracę na Manhattanie z Bazarynki. Ja wam też pokażę. Tutaj jest bardzo dużo parków dla psów. Ja też korzystam z takiego podobnego parku dla psów codziennie. No ale okej, wracamy. Teraz będziemy szukać pracy, więc ja moją pierwszą pracę w Nowym Jorku znalazłam właśnie na Bazarynce, czyli na stronie dla Polaków. Było to ogłoszenie. To była polsko-amerykańska firma znajdująca się na Manhattanie i tam właśnie znalazłam moją pierwszą pracę. Wszystko zależy od tego, co chcecie robić. Możecie sprzątać domy, możecie być opiekunkami dla dzieci. No jeżeli ktoś z was przylatuje na Work and Travel, jest taki program, no to wiadomo, że będziecie musieli pracować gdzieś, może gdzieś sobie znajdziecie pracę, nie wiem, w jakiejś restauracji. W restauracjach jest bardzo dużo pracy. Jako kelner w Nowym Jorku można zarobić dosyć sporo pieniędzy. Więc pracy jest bardzo dużo i teraz mamy w zasadzie w Stanach taki problem. Nie ma pracowników do pracy. Nie tylko ludzie siedzą na bezrobociach, ale jak wiecie, jak się domyślacie, po pandemii się bardzo dużo zmieniło, no i dosyć sporo ludzi pozakładało swoje biznesy online, zaczęło inwestować, także tutaj jest no, niestety kryzys pracownika w Stanach. Ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o pracę, pracy jest naprawdę dużo. Możecie zrobić swoje resume, czyli tak zwane CV i na przykład chodzić na Brooklynie od knajpy do knajpy, dawać CV i pytać się o pracę. To też myślę, że może dobrze działać. Również polecam wam wziąć jakiekolwiek referencje, na przykład z Polski, czy to na przykład z Wielkiej Brytanii, bo wiem, że dużo ludzi chce przylecieć do Nowego Jorku z Wielkiej Brytanii. Ogólnie tutaj w Stanach się pytają o referencje, także myślę, że to by był taki dobry pierwszy krok, jednak zabrać ze sobą te referencje. Też jest dobrze zabrać ze sobą zaświadczenie o niekaralności do USA, dlatego że ja sama musiałam zabrać takie zaświadczenie o niekaralności, bo też mogą pytać, wiecie, nie wiecie, o co was będą pytali, przyjmując was do pracy, także wydaje mi się, że warto się zastanowić. No i niestety szczepienia, ja również musiałam być szczepiona przed wylotem do Stanów, to było 5 lat temu, ale to wszystko zależy od waszej wizy. No teraz w dobie COVID-a wiem na pewno, że będziecie musieli być zaszczepieni na COVID, żeby tutaj przylecieć nawet i turystycznie. Na razie się nie da przylecieć, ale myślę, że w niedalekiej przyszłości już nie będzie takiego problemu. Okej, przyjechaliśmy do Nowego Jorku. Mamy kartę metra, mamy pokój wynajęty, mamy pracę. Powiedzmy, że znalazłam pracę jako kelnerka w restauracji, ale potrzebuję konto bankowe. No to teraz jak mam to zrobić? Nie mam konta bankowego. Ja pamiętam moje pierwsze kroki w Nowym Jorku, na Brooklynie właśnie, że jeszcze nie miałam wtedy numeru Social Security Number. To był numer, który był mi potrzebny do rejestracji takiej, wiecie, to jest coś takiego jak NIP w Polsce. I tego właśnie tutaj nie miałam i pamiętam, moje konto bankowe założyłam w TD Bank. To jest taki zielony bank i tam musicie znaleźć bank, w którym po prostu będą w stanie wam założyć konto, powiedzmy bez jakichś tam zbędnych dokumentów, ale myślę, że tak jak mówię, to wszystko w zależności od waszego statusu. Dużo osób, które ja znam, miało swoje konta bankowe i myślę, że to nie ma takiego większego problemu. Ja przynajmniej założyłam konto w TD Bank. Albo będziecie bez konta bankowego, też można, ale lepiej chyba by było jednak mieć to konto bankowe. Jest jeszcze takie konto bankowe, taki bank jak nazywa się Chase. Wiem, że to jest taki też bank bardzo przyjazny dla osób, które potrzebują konta bankowego, więc okej, mamy i konto bankowe. No a teraz właśnie już znajduję się na praktycznie Green Point, jestem już na Manhattan Avenue. No idziemy, może się czegoś dobrego napijemy. Okej, więc w zasadzie mamy już praktycznie wszystko. Tylko teraz zabieram was na Greenpoint, aby wam pokazać, co tutaj możecie jeszcze dodatkowego zrobić. Czyli jeżeli potrzebujecie jakiejś pomocy, wysłania paczki, pójście do fryzjera, do dentysty, cokolwiek. Bo też jak nie wspomniałam, oczywiście jedną z najważniejszych kwestii w USA jest ubezpieczenie. No a podejrzewam, że większość z was nie będzie mieć tego ubezpieczenia, no bo przylatujecie. W zależności od tego, czy się ma to ubezpieczenie, czy nie, to wszystko zależy od pracy, w jakiej jesteśmy. Więc tutaj naprawdę jest dużo miejsc na Greenpointie, takich jak właśnie dentysta, lekarz. Wszystko znajdziecie na Greenpointie. Jeżeli będziecie potrzebowali pomocy, to jak najbardziej możecie trafić właśnie na Greenpoint. Chodzi mi tutaj o ubezpieczenie, o zdrowotne sprawy, bo to jest bardzo ważne. Natomiast ja uczulam, jeżeli ktoś z was ma naprawdę poważne problemy zdrowotne, ten wyjazd może być
bardzo taki trudny, ale myślę, że najlepiej właśnie zadbać o zęby, o zdrowie przed wylotem do Nowego Jorku. Jednak by było tak chyba najlepiej. O, widzicie, tutaj właśnie macie ogłoszenie o pracę, także tutaj też można znaleźć ogłoszenie o pracę na przykład na oknach na Greenpointcie, w każdej knajpie. Jak wynajmiecie pokój, prawdopodobnie nie będziecie mieć pralki, więc będziecie musieli chodzić do laundromat, czyli po prostu do pralni takiej, w której będziecie musieli robić swoje pranie. To wszystko zależy od tego, gdzie wynajmiecie swoje mieszkanie lub pokój. Ale niestety w Nowym Jorku tutaj nie ma pralek, ale to jest temat na osobny filmik, naprawdę. Tam mamy sklep Stokrotka, jest tam wszystko, czego potrzebujecie. Jeżeli chcecie zabrać ze sobą kosmetyki z Polski, to naprawdę nie róbcie tego, bo szkoda, może zapłacicie duży podatek na granicy. Wszystkie witaminy, antybiotyki, cokolwiek byście nie chcieli, jest tutaj właśnie na Greenpointcie. Także naprawdę nie zabierajcie ze sobą nic, bo tutaj kupicie wszystko. Co prawda w innych cenach niż w Polsce, ale wszystko się da. Dla każdego są szczepionki. Tutaj nieważny jest status imigracyjny, można się zaszczepić. Tutaj macie polsko-nowojorskiego okulisty. Ja tutaj osobiście byłam. Taka wizyta mnie wyniosła około 100 dolarów, także możecie sprawdzić swój wzrok, czy wszystko jest ok. Także jak potrzebujecie iść do okulisty, to zapraszam. Tutaj mamy Greenpoint Eye Care. Tutaj mamy kolejne miejsce, insurance, czyli ubezpieczenie. Możecie tutaj wykupić ubezpieczenia biznesowe, personalne, no ale samochodowe i nie tylko na życie. No ale od razu Wam mówię, że to trochę kosztuje. Tutaj mamy fryzjera. Ja już widzę, że ta pani jest Polką, więc o, proszę bardzo, mówimy po polsku. Także jeżeli chcecie skorzystać z fryzjera, zapraszam. Również znajdziecie na Brooklynie. Tutaj mamy dentystę. I wiele, wiele różnych rzeczy, co byście nie chcieli. Tutaj mamy kolejną agencję polską. Bilety lotnicze, wakacje, wycieczki, wysyłka paczek. Może troszeczkę podejdę bliżej. Także jak tutaj widzicie, są tłumaczenia, notariusz, wysyłka pieniędzy, wysyłka paczek. Jak chcecie wysłać na przykład paczkę do Polski. Takie właśnie miejsca, agencje polskie mogą Wam pomóc w różnych tego typu sprawach. Zagadałam się z fryzjerką, bo tutaj w Kasia Beauty mam fryzjerkę, akurat ona była na zewnątrz, się z nią zagadałam. A teraz chcę znaleźć gdzieś polski sklep, powiem Wam, tak mi się chce pić. Więc idziemy do polskiego sklepu, coś kupić do picia. Przy okazji pokażę Wam, co jest w tych polskich sklepach. Tylko od razu chciałam Wam powiedzieć, że tutaj nie ma tak wszystkiego, co moglibyście kupić w Polsce. To nie jest tak do końca. Tutaj kupicie wiele produktów, ale to nie jest tak, że kupicie wszystko. Także tak ogólnie chciałam Wam podpowiedzieć. Tutaj na rogu jest również kolejna agencja polska. Tak jak mówię, jak potrzebujecie jakiejkolwiek pomocy. A teraz idziemy do polskiego sklepu i zostały nam jeszcze tutaj, powiedzmy, dwa tematy do przegadania. Ile trzeba wziąć kasy? Jak tutaj, czy tutaj jest jakaś pomoc, aby Wam pomóc w zalegalizowaniu pobytu w Nowym Jorku? Także zaraz do tego wracamy. No to tak jak widzicie, macie większość takich polskich słodyczy. W zasadzie wszędzie to samo jest, w każdym polskim sklepie jest przeważnie to samo, jakieś kasze, przyprawy, także niczego Wam nie będzie brakować, jeżeli będziecie tutaj w Nowym Jorku. Powiem Wam, jest tak gorąco, tak się chce pić, masakra po prostu. Ja już mam trochę dosyć tego lata i szczerze mówiąc czekam na złotą jesień, ale mamy jeszcze do obgadania te dwa tematy, o których Wam powiedziałam, więc jeżeli chodzi o kasę, to jest dobre pytanie. Ile wziąć na start do Nowego Jorku? Powiem Wam tak, szczerze, ja bym wzięła minimum 10 tysięcy złotych. Jak ja już bym miała tutaj lecieć, ja wiem jak kasa leci, ja wiem jak wszystko jest drogie, zresztą jak wszędzie, w szczególności, to wszystko w zależności od Waszej sytuacji, czy lecicie do pracy, macie tutaj już coś załatwione, czy macie tutaj rodzinę, która Wam może pomóc na miejscu. A jeżeli lecicie sami, jesteście skazani sami na siebie, ja jednak naprawdę radziłabym wziąć minimum 10 tysięcy złotych. Czym więcej, tym lepiej. I
również taka moja mała rada, nikomu nie mówcie tutaj, jak przylecieliście, bo jak wiemy, nie macie konta bankowego, nikomu nie mówcie, ile macie ze sobą pieniędzy, gdzie trzymacie te pieniądze, dlatego że 20 lat temu, niestety, ale mojego bardzo dobrego kolegę, który miał ze sobą chyba 100 tysięcy złotych około, okradli, także nikomu się nie przyznawajcie do tego, ile zabraliście ze sobą pieniędzy. Tutaj mamy bank, nazywa się Polish and Slavic Federal Credit Union, także tutaj również możecie założyć swoje konto bankowe. Jak ktoś z was potrzebuje, na Greenpointcie jest polski bank. Ja zrobiłam takie małe zakupy, zapłaciłam 23 dolary, kupiłam sobie Ludwik, płyn do mycia garów, bo mi się już kończy, kefir, będę robiła zupę ogórkową, majonez, takie po prostu podstawy. No i tak jak mówię, zapłaciłam 23 dolary za te zakupy. Okej, okay, więc została nam już praktycznie ostatnia kwestia, jeżeli chodzi o Nowy Jork, jest to, jak zostać w Nowym Jorku. Czy są tutaj jakieś miejsca, w którym pomogliby wam na przykład zostać, zalegalizować pobyt? Jasne, że są. To jest Nowy Jork. Akurat nawet natrafiłam na driving school, czyli szkoła jazdy polska. No ale w zasadzie nie potrzebujecie tego prawa jazdy, no bo przecież nie potrzebujecie tutaj jeździć samochodem. Ale wydaje mi się, że zawsze warto mieć jednak ID, czyli takie amerykańskie prawo jazdy, żeby mieć swój dowód tożsamości w Nowym Jorku. To jest taka agencja, nazywa się Greenpoint Consultation Center. Jest to agencja, która pomaga w sprawach wizowych, imigracyjnych. Widzicie, wizy pracownicze i nie tylko. Ja również korzystałam z ich usług. Ja również korzystałam właśnie z usług Greenpoint Consultation Center, tylko trzeba po prostu przyjść na miejscu, zapytać się, dowiedzieć się, ale naprawdę pomagają, jeżeli chodzi o sprawy imigracyjne. Ja, tak jak mówię, ja również korzystałam z ich usług. W momencie, kiedy byłam jeszcze au pair, chciałam się starać o status studenta, także wiadomo, różne są opcje, tutaj zostania tego wam nie powiem, bo nie jestem żadnym prawnikiem ani nic w tym stylu, ale to jest pierwsze miejsce, do którego warto uderzyć i zaraz wam, mam nadzieję, że wam pokażę to drugie miejsce, bo wiem, że ono się tutaj gdzieś znajduje, a jest też bardzo, bardzo polecane. Tutaj również macie adwokat, takie miejsce, nigdy tutaj nie byłam, ale jak widzicie na ogłoszeniu jest bezpłatna konsultacja, więc jeżeli ktoś z was jest w Nowym Jorku i chce się skonsultować z adwokatem, to proszę bardzo, mamy bezpłatną konsultację. Chciałam wam jeszcze powiedzieć coś takiego, że jak ja mieszkałam w Polsce, mieszkałam w Wielkiej Brytanii, wszystko wydawało mi się niemożliwe. Naprawdę, dopóki tu byłam na miejscu, zobaczyłam, że wszystko się da. Także wierzę w was, jeżeli macie marzenie o Nowym Jorku, USA, to warto uderzyć w Nowy Jork. Jest to po prostu przyjazne miejsce dla emigrantów, więc wydaje mi się, że będzie wam o wiele łatwiej, chociażby nawet to, że nie trzeba tutaj mieć samochodu. Jak wiecie, to jest ogromny wydatek, więc nie będziecie potrzebowali żadnej kasy tak naprawdę na samochód. Więc naprawdę wszystko się da, kochani. Ja jestem tutaj już 5 lat. Co prawda mój status jest zalegalizowany, mam zieloną kartę na 10 lat, ale ja też miałam ciężko, ja też swoje przeszłam tutaj. To nie jest tak, że tak po prostu mi wszystko przyszło i wszystko jest super. Nie, tak nie jest, ale teraz robię moją licencję agenta nieruchomości w New Jersey. Tam dostałam już pracę, ale też mi było trudno i też byłam opiekunką dla dzieci, także też swoje tutaj przeżyłam, ale to się da, tylko trzeba naprawdę, naprawdę chcieć. To jest to miejsce, o którym wam mówiłam. Jest to adwokat Marcin Muszyński. Jest to naprawdę jeden z najlepszych adwokatów imigracyjnych mi się myli, w Nowym Jorku. Polak. Także jeżeli ktoś z was potrzebuje pomocy, to naprawdę uderzajcie do niego, bo to jest jeden z najlepszych adwokatów w Nowym Jorku. Jak widzicie, autobusy również jeżdżą w Nowym Jorku, więc możecie wziąć autobus, tak jak w Polsce, ale ja nigdy nie korzystam z autobusów. Słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wszystko wam powiedziałam, co wiedziałam. Wiadomo, nie wszystko wam mogę powiedzieć, bo nie mogę, tak? Ale jak chcecie, możecie udostępniać ten filmik, możecie przesyłać do waszych znajomych. Zapraszam również na mojego Instagrama. No i trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa! Matko, jeszcze zapomniałam o paru ważnych kwestiach. Zapomniałam, ale teraz sobie przypomniałam na szczęście. Jeżeli chodzi o telefon,
to możecie zakupić kartę na przykład telefoniczną za 50 dolarów w Walmart. To też jest ważna kwestia. Kolejna kwestia to jest na pewno język angielski. Naprawdę radziłabym jednak potrafić ten język angielski, dlatego że wymagają tego języka. Jak widzicie na ogłoszeniu, jest wymagany komunikatywny angielski. To jednak nie są te czasy, co było 20 lat temu. No i w zasadzie ostatnia już rada, jak będziecie na Greenpointzie, to nie mówcie za bardzo po polsku, bo tutaj jest dużo Polaków jednak, więc uważajcie. No to teraz już naprawdę do zobaczenia.